Hej, cześć, z tej Wow, strony. wow, 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 wow. Ej, czemu są cztery mecze więcej? Gdzie, tu? Tak, tu. A, no bo były pewne komplikacje, wiesz, o co mi chodzi, Ty sobie coś ostatnio za dużo pozwalasz, nie wydaje ci się? Może. Pomimo małych komplikacji, hej, czyli z tej strony Alvina, to jest kolejny odcinek Draftomanii. Postanowiłem dzisiaj zrobić jeden z waszych pomysłów, a jest to draft samych lewaków. Na pan najważniejszych dowód? Spraw. Na pan dowód? Czyli po prostu draft lewonożnych. Myślę, że może wyjść całkiem okej. Także wbijamy do drafta. Informacja musi zostać wybrana przeze mnie i wszyscy dobrze wiemy, która to będzie. Messi jest lewonożny lub Alaba. Messiego niby mam jeszcze szansę trafić, no ale też Alaba fajnie wygląda na tym CDM, jeszcze nie grałem. Dobra, może jestem głupi, ale biorę Alabę, bo naprawdę chciałem go spróbować. O, wszyscy mają prawą nogę, no wspaniale, po prostu, dobra, będzie to Jervinho. Na pewno Di Maria jest lewonożny, to wiem. I Salah, ale biorę Di Maria. Lewe skrzydło, no Neymar. Kolejny SP. Ojej, czemu jesteście tacy nietolerancyjni, Ojej, czemu jesteście tacy nietolerancyjni dla lewonożnych? Dobra, wezmę... Radkiego, póki co. Następny będzie... Ojej, co z wami, no? Okej, no lewa brona muszą być lewonożny. Lion. Evra ma większe szanse na zgranie, więc wezmę Evrę. Funes Mori. Tu będzie albo Casillas, albo Czech, i to będzie Czech. Tak wygląda póki co 11, która ma bardzo mało lewonożnych zawodników. Mam nadzieję, że to się zmieni. Okej, Matuidi, no jest Ronaldo, no ale nic nie poradzę. Matuidi. O, Royce. No. Ale pomysł miałem zajebisty. No Luis, no nic nie poradzę. Wezmę Venta, będzie wtedy nie odgrania Alaba. Dzięki Bogu, Bale jest lewonożny, na szczęście. Okej, no... No nie odczepią się ode mnie te Royce i Ronaldo, nie? No jak na złość, akurat teraz. Jeszcze nikt nie ma... Nie, żeby nie było... Nie będę brał tego Ronaldo, wezmę Sancheza. Quadrado? Okej, dalej mamy Costa na pewno na lewą nogę. Lub Rodriguez, i to będzie... To będzie Rodriguez, będzie miał jakieś zgranie przynajmniej z Neymarem. Okej, no to jedziemy. O mój Boże. Cóż. Wygląda całkiem ciekawie, muszę przyznać. Baranna SPD, całkiem ciekawa opcja. No dobra, zobaczymy. Trochę nad piłką teraz podanie. Matuidi sam na sam. Matuidi. Chyba cię pojebał. Albo Alaba. Gareth Bale, musi to być gol teraz. No gol! No uderz, kto gol? Co? Koniec pierwszej połowy, no miałem 7 strzałów, 5 celnych, co robi Casillas na jego bramce, to ja po prostu nie mam pytań, bo naprawdę, no wyjmuję wszystko, także no będzie trudno, no ale już nie takimi sobie dawałem radę, także spokojnie. Di Maria drożnego, Matuidi, jest! To jest Matuidi? Dobrze mówię? Chwila, sprawdzę, czy to jest Matuidi, bo nie chcę robić na debila. Matuidi, tak jest, Matuidi do zera. Idealnie z główki zapakował. Nie z najwyższym zawodnikiem, ale jednak no, udało mu się wygrać główkę, co mnie bardzo cieszy. Di Maria drużnego. I jest 1-0. Podać. Bale. Aj. Di Maria. I jest. Nie wiem jak to weszło, ale jest 2-0. Samobój, tak mi się wydaje, że to jest samobój.
spójrzmy. Tak jest, chyba to Varan sobie wbił, jeszcze Casillas, nie wiem co. To było jak zawsze po prostu. Jak zawsze gra, musi być coś głupiego. Ale jest 2-0, co mnie bardzo cieszy. I jedziemy dalej. Rodrigo. Aż to jest Rodrigo. Jak porobił! Rodrigo 3-0. Ale teraz miał raj. Wow. Nice. Ojojojo, niebezpiecznie, co tu się dzieje? Co? Goal line będzie, ale teraz świetnie, Pereira. Z samej linii bramkowej. No nice, naprawdę. Jej! Alaba, ale Alaba teraz... Alaba! Jak? Teraz Alaba 4-0. Mimo wszystkich jak pałki jakieś, naprawdę, no... Chyba już mojemu przeciwnikowi nie chce się grać, ale jak ma taką nazwę klubu, to no, sorry. Nie dzisiaj, stary. No okej. Okay. Powiedzcie mi, jaki jest sens robienia rajczuków, jak jest 87 minuta. Dostaniesz końce za minutę dosłownie, a ten wychodzi z meczu. No dobra, trudno, nie mój wybór. Ile końców? Dzięki jej. Przeciwnik numer 2. Co on ma? Yo. O Boże. Di Maria. I... Rodrigo. Ale gramy dalej. Di Maria, Di Maria, Di Maria. W końcu weszło, no. Di Maria na 1-0. 1-0. Di Maria z różnego. A tam zakręcił! Co za piłkę dostał teraz? Kto strzelił? Rodrigo. Ale Di Maria teraz idealnego rogala zakręcił. Serio. Koniec pierwszej połowy 2-0, no dominuje, jeśli mam być szczery, no w statystykach. Au. Oh. Rodrigo. Ale świetna piłka, Matuidi. Matuidi, że będzie 3, musi być 3, musi być 3. 3-0, tak jest. Jezus, co tu się stało? O kurde, od razu Messi wsadził. Koniec meczu, 3-1. Udało się dojść lewakami do półfinału. Nie, fajna nazwa. Oh. James. Di Maria, Di Maria, to musi być gol. Tak jest, 1-0. Angel Di Maria. 1-0. Di Maria, to może być ta akcja, to może być 2-2! Tak jest, 2-0. Jesteśmy coraz bliżej finału. Di Maria. Karny, tak jest. Idealnie Di Maria wyczekał na akcję w polu karnym. Wywrócił się. I mamy karnego. Lewy dolny róg, Rodrigo, 3-0. Tak jest. Koniec pierwszej połowy, 3-0. Gra się naprawdę fajnie, bo nie spodziewałem się, ale... Jest git. Ronaldo, Ronaldo, o, jeszcze pod nogami. Kurde, no 3-1. Kał? Serio? Nie. Co za bullshit, czy tam był faul? Ja pierdzielę, 3-0 na 3-2, to się może skończyć naprawdę tragicznie. Lol, ale padaka. Lol, 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 ale padaka. 2-2, nie. Żadnej amfy, nakurwiały rekrutanty. 3-4-0, hery, na dupach siedzą pozery. Lol, ale padaka. Znowu to samo, no.
Jezus. Kompletnie nic, fajnie. Paczka za 15k. Uwaga, to będzie nic. Wow. Ale że kończymy draftomanie, no nie najlepiej, no 3-0 na 5-3 to jest, no nie najlepiej to wyszło, jeśli mam być szczery. Jeśli ci się podobało, zostaw łapkę w górę, napisz mi, jaki według ciebie może być kolejny challenge draftomanii. To było na tyle, trzymajcie się, do usłyszenia, no i na razie.